Po anonimowym donosie policjanci z Mikołowa uratowali 6 psów, które w skrajnie złych warunkach przebywały w jednym z domów jednorodzinnych w Orzeszu. Zwierzęta były wychudzone i miały liczne choroby pasożytnicze. One w tej chwili przebywają w rudzkim schronisku, a policjanci zbierają materiał dowodowy, który pozwoli na przedstawienie zarzutów 31-letniej właścicielce tych psów oraz jej konkubentowi. Znalezione w miejscu przetrzymywania psów maszyny i przedmioty wskazują, że zwierzęta były wykorzystywane do nielegalnych walk. Kobiecie i mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.